Był pewien gość, miał przeokropny plan działania. Chciał zabijać ludzi, to błąd jego wychowania. Wiedział, jak do tego dojść, to była jego wielka mania. Więc wziął się na całego za kwestię planowania. Chciał zrobić zamach, dom handlowy, miał plany budynku, bo w ochronie obiektu pracowało jego ziomków kilku. Nie było mowy, by przeszkodzili mu w planach jego. Dla nich był jak mesjasz, zawsze wierzyli mocno w niego. Miał plan bombowy, o porażce nawet nie ma mowy. Odkąd był mały, zda się na materiałach wybuchowych. To było jego hobby, teraz uczyni z niego uczynek dobry. Wie, że tak na pewno zrobi, od decyzji nie ma odmowy. Wie, że będzie miał krew ludzi na swych rękach. Na tych, co uciekną, na pewno pomoże snajperka. Najchętniej pociąłby ich nożem, ale tak zrobić nie może. Nie da się złapać, może Allah mu dopomoże. Siedziałem w domu bezczynnie, w planach nic nie miałem. Wtedy ma kobieta powiedziała, pójdźmy na zakupy razem. Odpowiedziałem, jak chcesz, możemy gdzieś się ruszyć. Dom handlowy mamy przecież prawie pod nosem. Więc zeszliśmy, była piękna, słoneczna pogoda. W blasku słońca jej uśmiech ukazywał, że mnie kocha. Długo ją szukałem i to samo naprawdę do niej czułem. Wtedy zobaczyła buty, więc weszliśmy tam po nie. Chwilę później wielki huk przewrócił mnie na podłogę. Kłęby dymu zaślepiły mi oczy. Słyszałem głos. Wstałem z trudem, z ogromnym bólem kartki piersiowej. Szukałem jej, choć słyszałem świstające kule. Leżała tam bez ruchu, przygnieciona gruzami. Ukusnęłem, nie oddychała. Nie mogłem uwierzyć, nie wiem, byłem załamany. I ten obraz nie śpię, mam ciągle przed oczami.